już się może domyślacie, jestem w Pradze, w mieście, które da się lubić. Swego czasu nawet tutaj mieszkałem przez 3 miesiące podczas swoich studiów. Jest to miasto, które chyba można nazwać z pewnością sercem Europy. A Kraków to jest takim przedsionkiem do Pragi, bo Praga jest w ogóle... Praga to jest Kraków do potęgi entej, że tak powiem. Czyli jest tu znacznie więcej do zobaczenia. Znacznie więcej można tutaj zwiedzić. Jak również jest tu dużo, bardzo dużo ciekawej starożytnej architektury. Chyba jedyne takie miasto w środkowej Europie z taką ilością architektury, która jest jeszcze pod średniowieczne podchodzące klimaty, nie? Dokładnie nie wiem, czy to jest średniowiecze, czy barok, ale jest to z pewnością serce Europy i miasto, które wypada odwiedzić. Jeżeli tu nigdy nie byliście, to na pewno warto spędzić tutaj kilka dni. 2 dni na Pragę wystarczą. Można w ciągu 2 dni zwiedzić najciekawsze rzeczy, ale ja osobiście sugeruję ludziom spędzenie tutaj przynajmniej 4 do 5 dni, żeby zwiedzić Pragę i bardziej poznać kulturę Czechów i ogólnie. Także tyle. Pozdrawiam z Pragi. Praga jest oblegana przez turystów. Osobiście nie pamiętam, żeby aż tutaj było aż tak wielu ludzi, nawet jak tutaj mieszkałem. Teraz obecnie jest potok turystów. Pewnie dobrze na to wskazuje skarbiec lokalny. Takie są konsekwencje dobrej turystyki, dobrej promocji turystyki. Every which way feels enchanting. Love performs what's demanding. Tak wyglądają moje nogi po całym dniu chodzenia w tanisówkach. Tanisówki zdecydowanie odpadają do zwiedzania miasta. Szczególnie gdy się ma do pokonania ponad, no nie wiem, z 20 km dzisiaj przeszedłem.
i w przestrzeni miejskiej po różnych terenach. Także jak widać, nie jest jeszcze tak źle, nie? Nie krwawią w sumie, ale stanisówki są fajne, jednak nie na taką, nie na takie dystanse. Mimo to idę skorzystać z jednej z atrakcji tego obiektu, a mianowicie sauna i basen, czyli jak na hostel, całkiem przyjazne warunki, mimo tego, że ogólnie nie ma tutaj takiej domowej atmosfery, jak w większości hosteli często bywa. Także jest tutaj właśnie to udogodnienie, że jest basen i sauna. I idę z tego teraz skorzystać sobie. Tak dla odpoczynku po całym dniu chodzenia. Także zapomnijcie o tanisówkach, jeżeli chcecie zwiedzać sobie miasta przez dłuższy okres czasu oczywiście. Tanisówki są fajne. Wyjść ze sklepu, z taksówki do sklepu, ze sklepu do restauracji, z restauracji taksówką do domu i tak dalej. Ale na pewno nie są dobrym rozwiązaniem na chodzenie przez cały dzień po mieście. Gdzie są okrągłe słupy, tam już się zaczyna Rosja. Tutaj na Bubeńcu, czyli dzielnicy Pragi, czy nie wiem, czy Bubeniec dokładnie, czy to stary Bubeniec jest. Te słupy okrągłe, jak i cała urbanistyka architektoniczna jest zdecydowanie bliżej wschodu, niżeli tej centralnej Europy. Że bywałem w Pradze, mieszkałem nawet, to na Wszechradzie jestem po raz pierwszy. Jest to naprawdę miejsce, które trzeba odwiedzić, jeżeli będziecie tutaj w rejonie Pragi. Jeżeli będziecie w Pradze, to jest to miejsce, które trzeba odwiedzić, bo naprawdę warto. Są wspaniałe panoramiczne widoki. No i to po prostu tego nie można przegapić ogólnie rzecz biorąc. Jest to, powinno być na liście priorytetowych miejsc, które chce się odwiedzić w stolicy Czech. Mi dzisiaj dopisuje pogoda. Wcześniej przez ostatnie 3 czy 4 dni było deszczowo i mgliście, także widoki były mniej ciekawe, ale teraz jest bardzo przyjemnie. Także będziecie w Pradze, Wszechrad koniecznie trzeba zobaczyć, bo naprawdę warto. Panoramiczne widoki, dużo zieleni
świetny widok na miasto. Co tu więcej dodać? Must see, jak to mówią Anglicy, nie? Podczas studiów w Pradze. Jest to rejon Palmówki. Ja mieszkałem dokładnie w tym bloku. Że rejon może nie za bardzo taki turystyczny w porównaniu do reszty Pragi, ale taki, no chyba taki normalny, zwykły do mieszkania ogólnie rzecz biorąc. Dla mnie tu się dobrze mieszkało nawet. Tam niedaleko był park, można było sobie pobiegać podczas w wolnych chwilach od nauki. Jakoś, kurde, ciągnie mnie w te rejony, tak jakby ktoś mi zamontował RTH. Ludzie, którzy latają dronami, wiedzą, o co chodzi, czyli return to home. Oczywiście żartuję sobie z tym teraz, obecnie, ale no tak się czuję po prostu. No. Jak jestem w Pradze, to jakoś to wracam w te rejony mimowolnie. Może to jest po prostu jakieś przyzwyczajenie, które mi towarzyszy. Sam nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć. Ale tak to jest. Czyli Palmówka, rejon, w którym mieszkałem podczas studiów w Pradze. Czy polecam zwiedzać? Ciężko powiedzieć. Raczej może nie, bo tu nie ma nic w sobie do zwiedzania. Chyba, że chce się zobaczyć, jak mieszkają ludzie poza centrum Pragi. Nie? Centrum Pragi to może być nawałnica turystyczna. I mało człowiek doświadcza tego czeskiego życia. Mój pobyt w Pradze dobiega końca. Spędziłem tutaj cztery dość intensywne dni. Odwiedziłem miejsca, w których nawet nie byłem podczas chyba nawet długiego pobytu w Pradze, kiedy mieszkałem tutaj. Także chyba wyjazd uważam za udany ogólnie. Teraz pociąg do Krakowa, bo w Krakowie nie zrobiłem tego, co miałem zrobić. Zabrakło mi czasu i potrzebuję następnych dwóch dni do zrobienia tego materiału, który jest mi potrzebny z Krakowa. Także tyle. A propos pociągu, to zapraszam do przeczytania mojej pierwszej powieści, która wyszła w 2017 roku, zatytułowana Pociąg. Link w przekierowanie. Do książki jest w opisie. Jest to darmowa wersja PDF, mobile friendly, także bez problemu możecie przeczytać na telefonach i różnych padach. Pozdrawiam z Pragi.